Dana jest liczba siedmiocyfrowa 2 537 540, A, gdzie A oznacza cyfrę jedności. Wyznacz tę liczbę, jeśli jest ona podzielna przez 6, chcemy, aby nasza liczba była podzielna przez 6, zwróćmy uwagę, że liczbę 6 możemy zapisać w postaci iloczynu 2 razy 3. Co oznacza, że jeśli chcemy, by liczba była podzielna przez 6, to jednocześnie musi być liczbą parzystą i jednocześnie musi być podzielna przez 3. Stąd też nasza liczba a musi należeć do zbioru. Ponieważ ma być parzysta, to musi być to albo 0, albo 2, albo 4, albo 6, lub 8. Cecha podzielności przez 3 mówi nam, że aby liczba była podzielna przez 3, to suma jej cyfr musi również być podzielna przez 3. Więc sumujmy cyfry naszej liczby. 2 plus 5 plus 3 plus 7 plus 5 plus 4 i plus a. Uprośćmy nasze obliczenia. Dostajemy 26 dodać a. Nasze wyrażenie 26 dodać a musi być podzielne przez 3, co możemy zapisać w postaci, że 3 dzieli liczbę 26 plus a. Ponieważ wiemy, że liczba a należy do zbioru od 0 do 8, możemy po kolei podstawiać pod a Nasze liczby i sprawdzać, kiedy dostaniemy liczbę podzielną przez 3. Jeśli za a wstawimy 0, dostaniemy 26 plus 0, to oczywiście daje nam 26. Widzimy, że 26 nie jest podzielne przez 3, więc 0 nie jest naszą szukaną liczbą. Podstawmy za a liczbę 2. 26 plus 2 dostajemy 28. Wiemy, że 28 nie jest podzielne przez 3, więc 2 odpada. Wstawiamy za A4, czyli 26 plus 4 daje nam 30. 30 jest podzielne przez 3, więc liczba 4 może być naszą szukaną liczbą a. Sprawdźmy dalej. 26 plus 6. Daje nam 32, 32 nie jest podzielne przez 3, więc szóstkę skreślamy, i ostatni przykład: 26 plus 8 daje nam 34, co również nie jest podzielne przez 3, więc naszą szukaną liczbą jest 4, co oznacza, że a równa się 4.